Fox 5, tu transporter RC-16. Zgłoście się, odbiór. Od dłuższego czasu nie dostajemy od was żadnych meldunków. Czy nas słyszycie? Odbiór. Tu Fox 5. Nie ląduj tutaj, człowieku. Cała baza jest skażona. Wszyscy oszaleli. Powtarzam, nie ląduj! Fox 5, tracę łączność. Możesz powtórzyć? Odbiór. Sygnał zniknął. Musimy wylądować i rozejrzeć się. Ląduj na skraju bazy. Michael, gdzie jesteś? Straciliśmy cię z naszych radarów. Przechwyciliśmy bardzo dziwny sygnał z tej bazy. Zdecydowałem się na lądowanie w pobliżu i przeprowadzenie zwiadu. Sprytnie, chłopcze. Bądź ostrożny. Fox 5 to ściśle tajny ośrodek. Musisz odszukać profesora Van Troffa. Wydostań go stamtąd za wszelką cenę. Za wszelką cenę? Dlaczego jest taki ważny? Przykro mi, ale nie jestem upoważniony do powiedzenia czegokolwiek więcej. Aby wykonać to zadanie, wyposażyłem cię w pancerz przeciwchemiczny. Nalegam, abyś go używał. Dziękuję, generale. Dobra, chłopaki. Nie wiem, dlaczego przestali nadawać, ale jesteśmy tu po to, by dostać się do środka i sprawdzić to. Dzieje się tu coś bardzo dziwnego, więc miejcie oczy szeroko otwarte. Znudziło mi się czekać. Na rozkaz. Zrozumiałem. Tak jest. Już, już. Na rozkaz. Tak jest. Przyjąłem. W drogę. Widzę ich. Załatwię go. Raz się żyje. Co to dla diabła jest? Czegoś takiego nie... Za dynastię! Zniszczyć to. Zrozumiałem. Cel namierzony. Tak jest. Nieprzyjaciel. Melduje się. Już się robi. Okej. Ruszam natychmiast. Tak jest. Siema, Rufi, ewentualnie grupa rozpoznawcza do transportera RC-16. Program BFA rekreacyjnie, jakoś tak po 20. Wygląda na opustoszałą. Kierujemy się w stronę lądowiska. Okej. Grupa rozpoznawcza do transportera RC-16. Uruchamiamy lądowisko. Lądujcie jak najszybciej. Jak dotąd nie znaleźliśmy żadnych śladów ocalałych. Kontynuujemy poszukiwania. Znudziło mi się czekać. Okej, Rufi, to bądź w kontakcie. Stay tuned. Przyjąłem.
Zrozumiałem. Słucham. Na rozkaz. Jestem. W drogę. Zrozumiałem. Okej. O Boże. Co tu się stało? Te barykady. Oni się tu bronili. Muszę się skontaktować z Taggartem. Co jest? To pułapka! Kryć się! Słucham. Nikt nie atakuje? Przyjąłem. Bez transportera nie możemy skontaktować się z centralą. Nasze nadajniki są zbyt słabe. Musimy dostać się do centrum komunikacyjnego. Siema, Najmad. Przyjąłem. Tu mówi Vantrov. Widzę cię w moim skanerze. Możesz mnie stąd wyciągnąć? Musimy jak najszybciej opuścić to miejsce. Witam, profesorze. Miło mi pana słyszeć. Przybyliśmy tu, by pana stąd zabrać. Niestety straciliśmy nasz transporter. Jesteśmy w drodze do centrum komunikacyjnego, by wezwać posiłki. Przyłączy się pan do nas? Proszę nie żartować. Jestem zbyt cenny, by wałęsać się po okolicy pełnej tych potworów. Sprowadź posiłki i dopiero wtedy zabierz mnie stąd. Potwory? Jakie potwory? Znaleźliśmy ciała. Nasz transporter wybuchł bez powodu. Co tu się dzieje, profesorze? Nie mogę ci powiedzieć. Nie masz wystarczających uprawnień, by mieć dostęp do informacji o prowadzonych tutaj pracach. Wezwij posiłki i to wszystko. Spróbuj połączyć się z pułkownikiem Rifkinem. Okej. Proszę pozostać na miejscu. Niedługo wrócimy. W drogę. Uważajcie. Cokolwiek było za tymi murami, odzyskało już wolność. Czegoś tu nie pozbierałem chyba. Tu muszę iść. Przyjąłem. Do usług. Już, już. Aha, centrum komunikacyjne muszę odszukać jeszcze. Co to jest? Karabin. Jestem gotowy. Na rozkaz. Przyjąłem. Siema, Boczek. Yeah.
Na rozkaz. Ciekawe. Muszę jakieś centrum komunikacyjne odnaleźć, ale nie mam pojęcia, gdzie go szukać. Tak jest. Już tu już byłem, no. Aha, chyba muszę po prostu iść tutaj, w tą stronę. Tutaj. Na rozkaz. Tak jest. Nic się w tej grze nie dzieje. Ściszysz dźwięk trochę bardziej, to nie ma muzyki w ogóle. Przyjąłem. Jadę zaraz do czołgów. W drogę. Popatrzcie na to. Co to może być? Jasne. Dobrze. To pułapka. Wycofujemy się. Już, już. Przyjąłem. To jest zbyt silne, a my musimy tędy przejść, by dostać się do centrum komunikacyjnego. Naprzód. Zaraz, zaraz. To był kiedyś ośrodek wydobywczy. Z pewnością zostały tu gdzieś jeszcze jakieś drogę. Ładunki wybuchowe. Mógłbym ich użyć, by wysadzić to świństwo w powietrze. Zgłaszam się. Znudziło mi się czekać. Już się robi. Oczywiście. Ktoś się zbliża. Okej. Okay. Dlaczego oni nas atakują? Przyjąłem. Musi tu być coś, co spowodowało, że wszyscy oszaleli. Zgadza się. Biegnij! Tego mi było potrzeba. Założę się, że to coś nie tak wytrzyma jest. Eksplozji w bezpośrednim sąsiedztwie. Możemy zaczynać? Chcemy do przodu! Do usług. Jakie rozkazy? Lekarza, szybko! Melduję się. Na posterunku. Ruszam na tyle. Zgłaszam się. Tak jest. Do usług. Zrozumiałem. Przyjąłem. Zrozumiałem. Słucham. No dobrze. Kryć się! Jestem. Może są tak. Wystrzelają nas! Pięknie. Pięknie. Oberwałem. Boże. Trafili mnie! Dostałem! Już się robi. Jeszcze 6 apteczek. Mało brakowało. Powinno się udać i rozwalić. Krycie! No dobrze. Trafili mnie! Tak jest. Do diabła! Dostałem!
Tak jest. Przyślijcie posiłki. Jestem gotowy. Okej. Dało się przejść to, czego nie mogłem wcześniej zrobić. Słucham. Widzę ich. Możemy zaczynać? Tak jest. Już się robi. Melduje się. Ups, chyba swoich rozwaliłem. Naprzód. No, wróg chyba przed nami. Chyba rozwaliłem swoich, dobra. To będzie wczytanie w takim razie. A. Tak jest. Tak? Przyjąłem. Słucham. Jestem ranny! Biegnij! Dobrze. Jestem. Mamy jakiś plan? Major Michael Faulkner. Potrzebuję pilnie skontaktować się z generałem Taggartem. Dobrze, że się wreszcie odezwałeś. Jak wygląda sytuacja? Dotarliśmy do Fox 5. Cały personel został albo zabity, albo zarażony jakąś dziwną formą życia nieznanego pochodzenia. Zachowują się jak szaleńcy i atakują nas. Co z profesorem Van Troffem? Odszukałeś go? Tak, znaleźliśmy go. Schował się w jednym z budynków i jest w dobrej formie. Prosiłby powiadomić pułkownika Rifkina o całej sytuacji. To możesz zrobić później. Teraz weź profesora i zjeżdżaj stamtąd. Wysterylizujemy cały obszar bronią jądrową. To niemożliwe. Straciliśmy nasz transporter w walce. Możecie podesłać kogoś, by nas stąd wyciągnął? Rozumiem. Trzymajcie się. Wysyłam po was transporter. Witaj, Michael. Przejmiesz na pewien czas dowództwo nad tym ściśle tajnym oddziałem. Ten bydlak dowódca odsunął mnie do tej papierkowej roboty? Nie, nie, to poważna sprawa. Boju. Pracujemy nad tym razem z wywiadem. Dlatego musisz bardzo tak uważać. Tak jest. Z wywiadem, czyli z pułkownikiem Rifkinem. Z minuty na minutę coraz mniej mi się to podoba. Wywiadowi udało się stworzyć tu małą bazę wojskową po tym, jak zniszczono nasz poprzedni posterunek. Jeżeli tę bazę budował Rifkin, to już zaczynam się bać. Niestety to on ją zbudował. Wywiad jest tak wyczulony na punkcie utrzymania czegoś w tajemnicy, że centrum ulokował w bardzo ciasnej dolinie z niewielką ilością miejsca na rozbudowę. Czy oni powariowali? Obawiam się, że to nie wszystko. Melduje się. Pupil Rifkina, który tu dowodził, usytuił tak? W taki sposób, że właściwie stworzył samozamykającą się pułapkę. Na rozkaz. A my, jak zwykle, musimy tu posprzątać. Kierowca czeka na rozkaz. Niestety masz rację. Kierowca melduje się. Jesteś sprytnym i pomysłowym. Kierowca czeka na rozkaz. Wierzę w ciebie.
Rozbuduj bazę na ile to możliwe i nie wychylaj się z doliny. Wkrótce otrzymasz dalsze rozkazy. Koniec. Bez odbioru. Dajcie mi tylko kierownicę. Tak jest. Wykonuję. Kierowca czeka na rozkaz. Budowa zakończona. Budowa zakończona. Michael, tu Robert. Przełącz się na kanał kodowany. Już się robi. Posłuchaj mnie uważnie. Trafiliśmy na słaby sygnał SOS, dochodzący z jednej z dolin położonej niedaleko twojej bazy. Sygnatura sygnału wskazuje na kogoś, z kim współpracuję. Wiesz, że nie lubię zostawiać przyjaciół w potrzebie. Chcesz, żebym to sprawdził? Tak, ale zrób to sam. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Dobrze, prześlij mi odpowiednie współrzędne. Budowa zakończona. Budowa zakończona.
Budowa zakończona. Jestem gotowy. Okej. Kierowca do usług. Budowa zakończona. Melduje się. Tak jest. Przyjąłem.